Hejka, zawiasem na tym dzisiejszym odcinku jesteśmy w Żużel Grand Prix 15 i dziś jesteśmy w Toruniu, Jason Doyle, numer startowy 69, Newcastle Ness w Australii, na to urodzenia 6.10.1985 rok, miała być Maciej Janowskim, ale jednak wybrałem Jasona Doyle'a, więc jedziemy. Zostawcie łapeczkę do góry, subskrypcję oraz komentarz, ten film będzie na jutro. Dobra. Na starcie musi być skupiony na taśmie, piszę. To jest słuszna wiadomość. Rozpoczynamy turniej. Mam nadzieję, że będziemy świadkami wspaniałych zawodów. Włączyć muzyki wyciszone, głośność obiektu na 4, głośność kombinatora na 4. Więc, no, nie jedziemy. Biegu trzecim. Moimi rywalami są Chris Harris, Nicky Pedersen i Greg Hancock. Żużel był nagrywany 7 dni temu, a na niedzielę będzie Horizon Charles Turbo. I... O, już wypadek, przeciwnik zaliczał upadek. To Nicky Pedersen zaliczył wypadek. Zobaczymy. To koniecznie muszę oglądnąć. Jak Nikoś wyglebił. Zahaczył o tylne koło Harrisa. Oj, Nikoś. Tak się pisał? Zawsze to Doyle leżał. Znaczy, no nie zawsze, ale dość często. A tu tym razem Nikoś. I... Taśma w górę! Ale lepszy spacer za odbijanie. O, kolejny wypadek! O, coś się to dzieje. Tym razem Greg Hancock. My tego biegu nie zrobimy. W dwójkę pojedziemy, patrzymy na kask żółty koło bandy. No Harris mu trochę zajechał. No i wyglebił kolejny. Czyli pojedziemy w dwójkę. Chris Harris kontra Jason Doyle. Do 3 razy sztuka w biegu trzecim. Zobaczymy, czy teraz się uda. Nawet jednego okrążenia nie zrobiliśmy, a tu już upadki. My teraz... Teraz wygram. Chociaż jakby byłem drugi, to też bym... Ale żebym ja nie wygrębił. To już to lubi leżeć. A teraz... Na prowadzeniu. Nawet nie wiem. Chris Harris. Ostatni Chris Harris. Ale prowadzenie. Trzecie okrążenie. Lekkie problemy w Toruniu. Ale raczej bieg wygram z Harrisem bez problemu. Ostatnie okrążenie. Muszę wyjść z Toru na szczęście, nie? I wejście w ostatni łuk. No i Jason Doyle wygrywa do 3 razy sztuka. Czas 53,76. Chris Harris czas 54,71. Więc po 3 razy do 3 razy sztuka i ja wygrałem. Pokaż tabulator. Tutaj w biegu trzecim widzimy Pedersen upadek, Hancock wypadek, Harris 2 punkty, ja 3 punkty. Hihihi. Dobrze to nagrałem. No dobra, tym razem jadę z toru czwartego. Moimi rywalami są Thomas Jonasson, Motyl Żagar, Chris Horner i Jason Doyle. Jedziemy bieg piąty. Pod bandy z kasku żółtym, numer startowy 69, Australia. I razem we czwórkę to będzie nieco ciężej. Na szczęście krótki, ale już go wewnętrznie wyprzedza. Dobra. I... Dynamiczna jazda do jama i już pierwszy. Ok, bez problemu. Wiem, że Garajona z Mike Holdera. Daleki odstępy, mimo że nie na swoim.
dobrym torze. Trzecie okrążenie. Ale to dobrze, że udane zawody. Janowski by pewnie lepiej pojechał, bo to byłoby na jego torze. Ostatnie okrążenie. Ale zjechałem z toru i jeszcze wypadek. Ja nie mogę. A mogło być tak pięknie. No nic. Przed nami kolejna emocjonująca faza zawodu. 21 punktów nie zdobędę. Kurde. Na pierwszym miejscu oczywiście, że Polacy Hampel i Kasprzak. A myślałem, że utrzymam prowadzenie. Dobra, bieg 11, Niels Christian Iversen, Adrian Jonsson i Taiwo Finden. Na razie mam 3 punkty, miałbym już 6. Tor drugi, kask niebieski. Biały kask to Andreas Jonsson. Dobra, i wystartowali. No i właśnie to wykonałem. Więc próbuję tylko wyprzedzić. No ja tu mam punkty nadrobić. Wielkości szybkiem. Trzecie okrążenie. Teraz drugie miejsce Iversen, trzecie Uffinen, czwarte Adrian Jonsson. FST, grupa Brokerska, Torun Film Speedy Grand Prix of Poland. Przed nami kolejna emocjonująca faza zawodu. F, przejdź do swojego następnego biegu. Pokaż tab. 3W3. Nadrabiam punktację. No. Dobra. Moimi rywalami są Jensen, Maciej Janowski i Troy Batchelor. Bieg 16. W czerwonym kasku Jason Doyle. Janowski pewnie nam postraszy, bo to jest Toruń. Kasku czerwonym stoi na torze pierwszym. Mam nadzieję, że wygram. Bo sędzia trzymał. No Janowski na razie ostatnie, ja pierwsze. Wow. Cuda. Stały się Janowski ostatni. Dobra, pan, żebym ja wygrał. Ale sobie wygrałem. Dobra, Janowski dalej trzeci. Dobra. Trzymamy się dalej na motocyklu. Jensena muszę dopaść. I właśnie to w tym momencie robię. Jensen zaprzedzony, Janowski dalej ostatni. Mógł wykorzystać mój błąd, ale nie wykorzystał. Ostatnie okrążenie. Dobre, Janowski mega daleko z tyłu. No. I wejście w ostatni łyk. Dobra. I zwycięstwo czas 54,87. Macie nas 57,50. Przegrał. To już ostatnia seria wyścigów eliminacyjnych. Wyścig 18, mam 9 punktów. Pierwsze miejsce ma Niels Christian Iversen, 11 punktów. A 16 miejsce ma Chika Karta. Taiwo Finen, miejsce 7. Właśnie teraz jedzie Chika Karta. O, trzech Polaków. Jarosław Hampel, Chika Karta, Krzysztof Kasprzak. I moimi rywalami są najwięcej z punktów Hampel, no i Krzysiu, Krzysztof Kasprzak. Dzika karta ma najmniej, znów z toru pierwszego. Jarosław Hampel. Biały kask to... Więc zobaczymy. Trzech Polaków. Dobra. Wyspałem start, ale zaraz to nadrobię. Okej, Polacy, wyprzedzeni jeszcze Hampel. No
że Hampel walczy, ale po wewnętrznym przemacie Polacy są pewnie zszokowani, że Australijczyk ich wyprzedza na ich własnym torze. Jakaś tor pierwszy jest mega mocny, mega szybki, na nim wygrywa, więc w półfinałach pewnie wybiorę tor pierwszy. Ostatnie okrążenie 12.24, taki był najlepszy czas okrążenia trzeciego, Polacy przegrają. Wejście w ostatni łuk. Dobra, i wjeżdżamy na metę z trzema punktami, to jest 51.50. Hampel, dzika karta i Krzysztof Kasprzak zszokowani, że Australijczyk wygrał z Polakami. Przed nami kolejna emocjonująca faza zawodu. Półfinał pierwszy, do finału się nie załapie Janowski, a Pedersen i Ufinde niestety się załapią. Pedersen jest na drugim miejscu mimo upadku. Wybieram pole pierwsze. Zauważam, że jest najlepsze. Moimi rywalami są Maty Żagar, Jarosław Hampel i Greg Hancock. 12 punktów. Jest szansa, że wygram jeszcze ten mieg i finał. Biały kask to Jarosław Hampel. Doj, utrzymaj formę. O, kurde. To utrzymał. Przypadkowo mi się taśma. Brawo, Doj. Po prostu brawo. O, chyba z emocji nie wytrzymał Doj ciśnienia i... No to sobie już wjechałem do finału. Patrzymy na kask czerwony. Zmienię kamerę. I uwaga, jedziemy, ale w taśmę. Nie wszyscy zdziwieni, że taki najlepszy. A tu wy. Półfinale tasiemka i wygrał Greg Hancock. Pozostały dwa miejsca. No niestety takie rzeczy się też zdarzają. Piąte miejsce, 12 punktów. Wygrał kto? Nicky Pedersen, 17 punktów. Drugie miejsce, Greg Hancock, 14 punktów. I Jarosław Hampel, trzecie miejsce, też 14 punktów. Ale to wtedy się liczy, kto miał więcej trójek. Zostawcie łapeczkę do góry, subskrypcję oraz komentarz. Maciej Janowski, 16 miejsce, 2 punkty. Tajów Winen, 7 miejsce, 10 punktów. Ten film będzie na jutro, na sobotę. Więc... Ej...